Przed nami czysta instalacja WordPressa. Instalując WordPressa, ładujemy do bazy danych jeden przykładowy wpis oraz jedną przykładową stronę, które są tworzone za nas. Jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie znajdują się wpisy, to przechodzimy do sekcji wpisy naszego panelu admina. Wszystkie wpisy. I tutaj znajdziemy właśnie przykładowy wpis Witaj Świecie. My możemy go wskazać i skorzystać z opcji Zobacz. Przechodzimy tym samym do strony frontowej. Automatycznie do samego wpisu Witaj Świecie. I z tej pozycji możemy powrócić również do kokpitu, korzystając z paska narzędziowego w górnej części, bądź też przejść do edycji wpisu w tym miejscu, lub też możemy skorzystać z tego przycisku. Czyli przechodzimy do samego wpisu. Jeżeli chcemy znaleźć strony, to zwracamy uwagę na sekcję strony, wszystkie strony, i tutaj znajduje się przykładowa strona. I analogicznie tutaj również możemy skorzystać z opcji Zobacz. Klikamy, przechodzimy do przykładowej strony. Ewentualnie przechodzimy do jej edycji, korzystając z odpowiedniego przycisku w tym miejscu, bądź też wszystkie strony. A ja proponuję przejść do kopitu. No dobrze, skoro mamy do czynienia z elementami, które mogą właściwie robić to samo, czyli przenosić treść, przykładowo pod postacią tekstu i obrazków, to jaka jest różnica między wpisami i stronami? Ja proponuję skupić się na razie na samych wpisach i przejdę może do edytora grafiki. Możemy przyjąć, że udało nam się zainstalować bloga i w poniedziałek wprowadzamy do naszego systemu pierwszy wpis. Jednak jesteśmy bardzo niecierpliwi. We wtorek chcemy podzielić się ze światem jakąś inną myślą i publikujemy kolejny wpis. I w środę to samo. I mamy już trzy wpisy na blogu, które są w jakiś sposób zorganizowane. Mianowicie najnowszy wpis znajduje się na samej górze, najstarszy na samym dole. My tą organizację wpisów na naszym blogu możemy oczywiście zmienić. Jeżeli chcemy, to nawet możemy publikować najstarsze wpisy na samym szczycie, a najnowsze na samym dole. Chociaż oczywiście nie ma takiej praktyki, jest to właściwie bezzasadne. Ale możemy przykładowo chociażby zmienić sposób wyświetlania naszych wpisów. Na coś takiego. Także w tym miejscu mamy pierwszą cechę wpisów. Jest to swoisty strumień informacji, który my możemy organizować na różne sposoby. Co więcej, wraz z przybywaniem nowych wpisów do naszej strony będzie dodawana numeracja, w zależności od ustawień, na które się zdecydujemy po stronie panelu admina. Czyli wraz z nowymi wpisami po pewnym czasie pojawi się paginacja na samym dole: pierwsza, druga, trzecia strona z wpisami i tak dalej. A my wpisy możemy również organizować za pomocą innych narzędzi. W tym przypadku mam na myśli kategorie i tagi. Przykładowo prowadzimy bloga związanego z grafiką komputerową, publikujemy tam felietony, recenzje i poradniki. I dwa pierwsze wpisy to był felieton, także możemy utworzyć kategorię felieton. Ale w trzecim przypadku mamy do czynienia z poradnikiem, jednakże ten poradnik wraz z felietonem możemy zamknąć w kategorii nadrzędnej, czyli artykuły. Oprócz tego artykułu możemy również otagować, czyli przykładowo możemy stworzyć system tagów 2D, 3D i chociażby kompozycja. I w tym przypadku mieliśmy do czynienia z artykułem, który możemy otagować jako 2D, ten powiedzmy 3D, a ten powiedzmy kompozycja. Same wpisy to również informacja o autorze. Jak i data publikacji. Wpisy mogą być również nośnikiem różnego typu informacji. Może być to sam tekst, przykładowo jakaś recenzja. Może być to sam obrazek. Oczywiście tekst plus obrazek. Może być to galeria. Może być to materiał wideo bądź audio. Lub też może być to produkt w sklepie internetowym. A co najważniejsze, wszystkie te elementy mogą być komentowane. W ten sposób tworzymy dynamiczną sieć informacji, którą możemy zarządzać w różny sposób za pomocą wspomnianych mechanizmów, czyli przykładowo chociażby kategorie i tagi. Zaś sama dynamika to kolejna cecha wpisów. Po prostu tworzymy swoistą sieć, która opisuje rzeczywistość. A na tą siatkę może składać się chociażby refleksja, opinia, obraz, dźwięk, jak i wspomniany produkt w sklepie internetowym. I do takich celów zostały właśnie zaprojektowane wpisy. Oczywiście, jeżeli się uprzemy, te same informacje możemy również prezentować za pomocą stron. Jednakże w takiej sytuacji bardzo szybko sobie utrudnimy życie, gdyż strony zostały przygotowane z myślą o innego typu treściach. I o tym będziemy mówili sobie już w kolejnej lekcji.